Emocjonalne wystąpienie Olafa Scholza. Mówi o broni dla Ukrainy Scholz. Dostarczymy Ukrainie broń, tak jak to robi wiele innych krajów w Europie. Będziemy nadal wspierać Ukrainę, pieniędzmi, pomocą humanitarną, ale też będziemy ją wspierać, aby mogła się sama bronić, dostarczając broń, tak jak to robi wiele innych krajów w Europie. Powiedział podczas emocjonalnego wystąpienia kanclerz Niemiec Olaf Scholz w, w Duesseldorfie na wiecu Związków Zawodowych DGB, z okazji Święta Pracy 1 maja. Scholz oskarżył pacyfistów o cyniczną postawę. Powiedział, że szanuje pacyfizm, ale obywatelom Ukrainy musiałoby wydawać się cyniczne, że każe im się bronić przed agresją Putina bez broni. Słowami, niech zamilknie broń. Niech pan wycofa swoje wojska. Uszanuje suwerenność i niepodległość Ukrainy. Niemiecki kanclerz wezwał prezydenta Rosji Władimira Putina do zakończenia wojny na Ukrainie. Niemcy, a wsparcie dla walczącej Ukrainy wcześniej Bundestag zdecydowaną większością głosów opowiedział się za dostarczeniem Ukrainie ciężkiej broni w celu odparcia rosyjskiego ataku. Z kolei agencja TPA podaje, powołując się na unijnych dyplomatów że rząd RFN popiera europejskie plany wprowadzenia zakazu importu rosyjskiej ropy. Podczas wstępnych rozmów na temat szóstego pakietu sankcji Berlin miał powiedzieć się za wprowadzeniem embarga. Kraj znacznie zmniejszył swoją zależność energetyczną od Rosji.